Cześć i czołem, moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Asy Pancerne. Dzisiaj bohaterem będzie gracz Pioski, słuchajcie, czyli jeden z moich subskrybentów, jeden z osób, z którymi mam czasem przyjemność grać w czołgi. I chłopak, który w czołgi jest trochę lepszy albo trochę gorszy ode mnie. I nie jest to typowa bitwa z serii Asy Pancerne, raczej taki standard, czyli prawie Asy Pancerne, podobnie jak u mnie. Zobaczymy, jak sobie będzie Pioski radził, na razie kalafiorek. Wiemy już, że bitwa jest niezła, dlatego się znajduje tutaj na tej powtóreczce. Troszkę nad wyraz, to też powiedziałem Pioskiemu, że no nie jest to typowa bitwa do odcinka, ale jest dosyć duża ilość uszkodzeń, jest troszkę fragów i szczególnie biorąc pod uwagę to, że tutaj Pioski jest graczem na poziomie czerwony, idący do pomarańcza, to wrzuciłem tą bitwę trochę na zachętę, tak samo jak te moje bitwy wrzucam. Troszkę nietypowa pozycja jak na czołg ciężki tutaj. To chyba musicie przyznać, tak z reguły albo czołgi jadą na przepycha, czyli tam o, albo czasami jakieś tam się znajdują. Rzadko się to, żeby czołgi ciężkie tutaj jechały, a Pioski gra nietypowo i czasem takie właśnie bitewki nietypowe dają dobre efekty. Zobaczymy, jak to będzie. Widać, że tutaj Pioski nie czuje się zbyt dobrze jeszcze w kontowaniu. Tutaj, mój drogi, przestrzału nie będzie. Ale jedziesz na przepychacz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj, o dziwo, też nie ma czołgów za bardzo. Są niszczareczki. A T7, oj, ciężko będzie ci przebić od frontu. I dlatego podejrzewam, pomyślałeś i jedziesz z drugiej strony. Zobaczymy, bo taka bitwa nietypowa. W ogóle bitwa nietypowa. Ja bym nie wiedział, jak tutaj w ogóle grać, szczerze powiedziawszy. A tutaj naprawdę sporo strzelałeś. Jestem mega ciekawy, jak to się stało. Ale nikt nie pilnuje środeczka, mój drogi. Teraz wam mogą na plecy wyjechać. Dobrze, że wracasz, przypilnować, sprawdzić. Kolega w procie każe jechać za tobą. I to może być dobry pomysł, bo T28 ma mega twardy pancerz. Tam też nie ma przeciwników. Może takie wyjechanie nie jest głupim wyjściem. Tylko teraz patrz, kolega kazał ci wyjechać za mną, a blokuje, nie możesz strzelać. Zobaczmy celowanie, ale nie ma w kogo celować. Teraz, zobacz, widzisz, o, jest żółte. Jest zielone, brawo! Na języku, ale weszło, kurde, ja bym chyba nie strzelił. Albo bym raczej nie trafił, to na bank. Bardzo dobrze, Pioski. Bardzo mi się podobało. Świetny strzał. Może i ja się czegoś nauczę. O właśnie, widzicie? Ty dwa jeden go tutaj mówię, boś tam pomógł. Poczekaj, z przód schowany, można czekać. Aś. On jest groźny, bo właśnie wali w T28, widzisz, i w T28 to jest naprawdę czołg OPS. Z przodu ma pancerz genialny. Ciężko go przebić. A, prygnął cię, widzisz? Tak bywa czasem niestety. Dlatego tak fajnie jest grać w plutonach. Wtedy wychylacie po kolei i oddajecie strzały. O, i tutaj macie przeciwnika na plecach na blisko. Dobra reakcja. A, budynek zniszczył i co? Drzewko zasłania. Brawo. Przez drzewko, to taka magia wota. Czasem i tak można.
Jeden frag, 613 damage, a będzie dużo więcej. Panterka na boczku. Pomożesz? Tamte 28, czy tu będziesz... Ja bym tam pomógł z panterką teraz, na twoim miejscu. Cieszę, tam bym już pewnie zginął, ale... Może tam ciągle stoi. Skorpion, miękki. Tu mogłeś załadować hejki, wiesz, ale... Ale go rozumiem, ja też nie myślę. Bo hajek by wszedł za 400, nie? Jaki tu jest hajeczków? No, to by za 400 wyszło. Ale go rozumiem, bo ja też bym z pewno zlamił i bym tego tak na bitwie na szybko nie zrobił. Gąska? Naprawiarki już nie ma, ty ma coś na przeładowaniu. Tam jeszcze Lea na boczku, kurka. Panie! To jest pech. Nie przebić boku skorpiona, to trzeba być mną. Zamykają was tutaj strasznie. Tam Leo się dojeżdża. O Jezu, jeszcze z pleców. Ale patrz, trafiają w gąski. Ja bym chyba teraz tą wieżę obrócił, dlatego, bo ten to mamy na gonie, a plecach jest groźniejszy, ale to już w tej chwili bez znaczenia. A, masz rację, trzeba gaszować. Tu by się znowu przydał hajeczek. Ojejku, co tu się stało? Gdzie ten pocisk poleciał? Chyba do sąsiada złodzieja. Tak jest, taranuj. I z przyłożenia teraz będzie. Ale hajeczek by wszedł za więcej. Plecki, plecki, kitraj się. Patrz, za bardzo wyjechałeś, widzisz? Powinieneś grać na wieżę. Teraz trochę wyjeżdżasz. I teraz cię leją z trzech stron. I temu trochę poodbijasz, ale... Bardzo fajna pioski bitewka. Skorpionik powinien z heków, wiesz, by wchodziło o stówkę więcej. Co mogę jeszcze powiedzieć? Tak, no ja też nie jestem jakimś prograczem. Ten AT7 pewnie, jako mówiłem ci przedtem, pojechałeś tutaj i dobrze, ale myślę, że pestka powinna być najpierw do tyłu, żeby zniszczyć to AT7, które ci wyjechało na plecy. Byłby dodatkowy frag i pomógłbyś koledze, który tam był i się przed nim chował. Czyli jedna lufa być może żyłaby troszkę dłużej, mielibyście jeszcze większe szanse. Tutaj też mi się wydaje taki drobny błąd tego samego końca. Jechałeś na Leo, na Open, tak? Na ten przesmyk, jakby się schował na wieżę i się potem po strzale schował, to może byś jakąś pestkę dłużej oddał. Takie, nie wiem, dwa minimalne błędy. Może Kuba jak będzie... może Kubuś jak będzie w grze, to coś innego wymyśli i to obejrzy. No ale generalnie myślę bardzo poprawnie. Ja bym takich wyborów jak ty szczególnie na początku nie wykonał, ale prawdopodobnie bym też szybciej zginął. Na pewno tam też na początku mogłeś pomóc T28 z tym J-Panterem na górce. Na pewno AT7 na plecach, co miałeś, trzeba było chyba zdjąć. No i tutaj na górce schować. Takie trzy drobne uwagi. Ja też nie wiem, czy do końca są odpowiednie, ale pamiętajcie, że czołgi to jest gra zespołowa. I czasem lepiej pomóc koledze, robiąc mniej damage'a, a robiąc fraga lub pomagać, bo wtedy macie dwie lufy, a nie jedną. To też się, myślę, że liczy i to dosyć istotnie. A teraz czekam na wasze kolejne powtóreczki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa, pa.